potęga smaku. Pani profesor Iżdydosz-Domski. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było byle jaki. Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaisty ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktiwu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Herbertowska potęga smaku. To był fragment spotkania poety ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w grudniu 1984 roku. I ta płyta, to nagranie wraz z wyborem, obszernym wyborem wierszy poety ukazało się w ubiegłym roku w wydawnictwie A5. Ja się nazywam Dariusz Bugalski i mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2018. Witam Państwa zebranych w Teatrze Polskim w Warszawie, jak zwykle gościnnym, bardzo dziękuję. Witam też tych Państwa, którzy są z nami w różnych stronach świata, oglądają te transmisje na stronie Fundacji imienia Zbigniewa Herberta i na portalu culture.pl. I niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jesteśmy tutaj razem po to, żeby cieszyć się wspaniałą poezją i uczcić jej twórców. Proszę pozwolić, że najserdeczniej powitam panią Katarzynę Herbert. I zaproszę panią Marię Dzieduszycką, prezes zarządu Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, spotykamy się w momencie szczególnym. Polski Parlament ogłosił rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej podkreślono uznanie dla ogromnych zasług tego artysty i głębokie przekonanie o wyjątkowym znaczeniu jego twórczości. Z pewnością należy doceniać takie gesty uznania dla poety, szczególnie jeżeli są one podejmowane przez polski parlament jednogłośnie. Ale, jak powtarza pani Katarzyna Herbert, założycielka naszej fundacji, Herberta trzeba przede wszystkim czytać i wsłuchiwać się w jego słowo, tak jak robiliśmy to przed chwilą. Wierzymy, że przyznawana od 6 lat przez naszą fundację Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta zachęca i inspiruje do czytania jego twórczości, jak również twórczości wspaniałych poetów, którzy Nagrodę Herberta otrzymują. Wierzymy, że ta inspiracja jest ważna,
że ma swój żywy rezonans nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nagrodę Herberta przyznajemy dzięki wsparciu wielu osób prywatnych i instytucji, wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni. W szczególny sposób pragnę podziękować partnerowi strategicznemu tegorocznej edycji nagrody, Fundacji PZU. Dziękuję Instytutowi Adama Mickiewicza i na ręce dyrektora Instytutu, pana Krzysztofa Lęckiego, składam szczególne podziękowanie dla zespołu portalu culture.pl, dzięki któremu oglądają nas dzisiaj, naszą dzisiejszą uroczystość w czasie rzeczywistym internauci na całym świecie. Partnerem dzisiejszej uroczystości jest również ambasada Irlandii. Dlaczego, mogą się Państwo domyślać. Chciałabym bardzo serdecznie powitać pana ambasadora Gerarda Kineu oraz współpracowników fundacji, którzy są dzisiaj z nami. Witamy, panie ambasadorze. Gorące podziękowania za życzliwość składam również dyrekcji i zespołowi Teatru Polskiego. Pozdrawiamy pana dyrektora Andrzeja Seweryna. Nie mógł być z nami, bo jest na próbie do nowego spektaklu. Kancelarii Traple Konarski Podrecki dziękujemy za jakże ważną dla nas opiekę prawną. Dziękuję za współpracę Bibliotece Narodowej, a także Polskiemu Radiu, który jest naszym patronem medialnym. Drodzy Państwo, w wierszu Napis Zbigniew Herbert napisał: we mnie jest płomień, który myśli. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór rozpali w nas wszystkich ten płomień. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani Maria Dzieduszycka. I pan Ryszard Krynicki, poeta, laureat Nagrody Herberta 3 lata temu. Wybrał 3 wiersze Herberta i zaraz je odczyta. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Przeczytam 3 wiersze Zbigniewa Herberta. Jeden bardzo znany. Dla mnie osobiście nie tylko jeden z jego najważniejszych wierszy, ale też jeden z najważniejszych wierszy XX wieku. Oraz 2 wiersze mniej znane, które odczytałem z rękopisów i które opublikowałem w tomie utworów rozproszonych Zbigniewa Herberta, Rekonesans. Pan Cogito szuka rady. Tyle książek, słowników, opasłe encyklopedie, ale nie ma kto poradzić. Zbadano słońce, księżyc, gwiazdy, zgubiono mnie. Moja dusza odmawia pociechy wiedzy. Wędruję tedy nocą po drogach ojców. I oto miasteczko Bracław wśród czarnych słoneczników. To miejsce, które opuściliśmy, to miejsce, które krzyczy. Jest szabas. Jak zawsze w szabas ukazuje się nowe niebo. Szukam cię, rabi. Nie ma go tutaj, mówią hasydzi. Jest w świecie Szaolu. Miał piękną śmierć, mówią hasydzi, bardzo piękną. Tak jakby przeszedł z jednego kąta do drugiego kąta. Cały czarny, w ręku miał torę płonącą. Szukam cię, rabi, za którym firmamentem ukryłeś mądre ucho. Boli mnie serce, rabi, mam kłopoty. Może by mi poradził rabi Nachman, ale jak mam go znaleźć wśród tylu popiołów? Dekoracje snu. Zawsze miasta, ani śladu morza, ani lasu, zielonej polany, pustyni, tylko domy i skwery, zaułki i przedmieścia. Nieznośna mieszanina miast, Siena, przez którą przebiega ulica Piotrkowska, Londyn zmieszany z Rzymem. Nagle bez ostrzeżenia urywa się Tottenham Road i rozpoczyna się Via Dandolo, prowadząca pod górę. Zawsze hybrydy, a przecież latami torturowałem pamięć i ćwiczyłem oko, także mogę z pamięci rysować,
widziane przed laty kościoły, wieże i weduty miast. Być może sen mój cierpliwie wypomina moje zdrady, ucieczki, rwanie więzów, niestałość uczuć. Albo po prostu mówi, że jestem wygnańcem, któremu odmówiony został dom w dolinie, zegar na wieży, wieczny czas, wspaniała ludzka przestrzeń, wieczny czas. Z nienapisanej teorii snów, pamięci Jeana Amery. Oprawcy śpią spokojnie, sny mają różowe, poczciwi ludobójcy, którym już wybaczyła krótka ludzka pamięć, obcy i plemieńcy. Łagodny wiatr obraca kartki rodzinnych albumów, okna domu otwarte na sierpień, cień jabłoni w kwiatach, pod którą się zgromadził zacny ród. Bryczka dziadka, wyprawa do kościoła, pierwsza komunia, pierwszy uścisk matki, ognisko na polanie i niebo gwiaździste, bez znaków i tajemnic, bez apokalipsy. Więc śpią spokojnie, sny mają pożywne, pełne jadła, napojów, tłustych ciał kobiecych, z którymi gry miłosne w gąszczach zagajników. A na tym wszystkim płynie głos niezapomniany, głos czysty jak źródło, niewinny jak echo o chłopcu, który spotkał różę na łące pośród wrzosów. Dzwon pamięci nie budzi widm ani koszmarów. Dzwon pamięci powtarza wielkie odpuszczenie. Budzą się wcześnie rano, pełni woli mocy, starannie golą kupieckie policzki. Resztę włosów układają jak wieniec laurowy pod wodą zapomnienia, która zmywa wszystko. Namydlają swe ciało mydłem marki Macbeth. Dlaczego sen, schronienie wszystkich ludzi, odmawia swojej łaski ofiarom przemocy? Dlaczego w nocy krwawią wśród czystej pościeli i wchodzą w swoje łóżka jak do sali tortur, jak do celi śmierci, jak w cień szubienicy? Przecież i oni mieli matkę i widzieli las, polanę, niebo, jabłoń w kwiatach, róże. Kto wygnał to wszystko z zakamarków duszy? Oni także przeżyli chwilę szczęścia, więc dlaczego ich wycie budzi w nocy niewinnych domowników i zrywają się raz jeszcze do szalonej ucieczki, tłukąc głową o ścianę, a potem już nie śpią, wpatrzeni tempo w zegar, który niczego nie zmieni. Dzwon pamięci powtarza wielkie przerażenie. Dzwon pamięci bije niezmiennie na trwogę. Zaiste ciężko wyznać, oprawcy odnieśli zwycięstwo. Ofiary na całą wieczność życia są już pokonane. Więc muszą sami ułożyć się z tą karą bez winy, z blizną wstydu, odciskiem palców na policzku, podłą wolą przeżycia, pokusą wybaczenia, a opowieść o piekle budzi już słuszny niesmak. Nie ma już teraz miejsca, gdzie by zanieść skargę. Niepojęte wyroki feruje Trybunał Snów. Dziękuję. Ryszard Krynicki czytał Herberta. Bardzo dziękuję. Autoskład jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Sekretarz Andrzej Franaszek i członkowie jury Juri Andruchowicz, Edward Hirsch, Michael Krüger, Mercedes Monmani i Tomasz Różycki, którego zapraszam. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezwykle miło ogłosić w imieniu całego jury, że laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta w 2018 roku jest irlandzka poetka Nula Ni Gonel.
Nuala Ní Gonadh powiedziała kiedyś o sobie, powtarzając za innym irlandzkim poetą, że pisze wiersze i zna słowa wszystkich irlandzkich piosenek, dlatego że sama nie potrafi śpiewać. Opowiadała wtedy o swoim wujku gawędziarzu, który miał niesamowitą zdolność wyrażania się zarówno po irlandzku, jak i po angielsku. Był wspaniałym towarzyszem rozmów i wielkim bywalcem pubów, gdzie oczywiście śpiewał. Według niej był prawdziwym poetą, choć nigdy nie zapisał ani jednej linijki. Nuala Ní Gonadh pisze wiersze po gaelicku, w języku irlandzkim. To jej świadomy wybór, choć urodziła się w Anglii i kiedy pierwszy raz przyjechała do Irlandii, znała zaledwie słowa kilku piosenek, nie rozumiejąc jednak często, co znaczy. Pisze po gaelicku pomimo wszystko, pomimo tego, że w Irlandii emancypacja, czy to od patriarchalnej kultury, od tradycji związanej z wiejskim środowiskiem, czy spod potężnej i krępującej władzy Kościoła katolickiego, wiązała dla siebie nadzieję z angielskim. Angielski to język nowoczesności, język rocka i mediów. A Ní Gonadh należy przecież do pokolenia, które chciało dla siebie także sex, drugs and rock and roll. A jednak Ní Gonadh pisze po gaelicku. W jej wierszach znajdziemy odniesienia zarówno do tradycyjnego tematu irlandzkiej poezji, czyli do celtyckiej mitologii, jak i do religii katolickiej, choć podejrzewam, że konserwatyści kręciliby nosem. Jedna z bohaterek jej wierszy, Fionnuala, w skrócie Nuala, postać z legendy o dzieciach króla Lir, które zostają zamienione w łabędzie na 900 lat przez klątwę złej macochy, mówi tak, cytuję za przekładem Jerzego Jarniewicza. Choć został nam głos ludzki, którym możemy czarować słuchaczy, nasz umysł, zmysły, słodka muzyka, a nawet język gaelicki, dałabym z miejsca wszystko, by wyrwać się spod tej klątwy. Inna bohaterka jej wierszy, żywcem wyjęta z celtyckiej mitologii, to córka Syreny, która szorując zęby w łazience rozmyśla, jak swoje odczucia opowiedzieć psychoterapeucie, a szczególnie jak opisać mu żywioł wody za pomocą słów, które pozostają nieco bezradne. Jeszcze inna dziewczyna, wzięta z ludowej piosenki o zaświatach, została zatrudniona przez najbogatszego biznesmena w całej Irlandii, mistrza śmierci, żeby wypasać jego krowy. I jest z nim szczęśliwa. Jak mówi, znów w przekładzie Jarniewicza, chciałabym podkreślić, że nie oszukiwał mnie i nie molestował, gdyż, prawdę mówiąc, nasz związek przypominał romans albo zwykłe w świecie chodzenie ze sobą. Nuala Ní Gonadh potrafi pisać po gaelicku tak, jak jej najwybitniejsze anglojęzyczne koleżanki i koledzy. Jest wspaniałą, współczesną poetką światowego formatu i klątwa języka gaelickiego jej w tym nie przeszkadza. Inny wiersz w przekładzie Jerzego Jarniewicza zaczyna się tak. Kładę nadzieję na wodzie, na dnie łódeczki języka, jakbym kładła niemowlaka w kobiałce, a potem puszczam ją z prądem. Nadzieja jest złożona w języku, łódeczce, która może go ocalić. Według Flawiusza Żydzi przebywający w niewoli egipskiej stracili już niemal nadzieję na powrót do ojczyzny. Wówczas jeden z kapłanów powiedział faraonowi, że według znaków wśród Izraelitów narodzi się dziecko, które zniszczy potęgę Egiptu. Faraon nakazał zamordować wszystkich nowonarodzonych chłopców. Miriam, która właśnie urodziła dziecko, położyła je wówczas w uplecionej kołysce i puściła z biegiem Nilu, aby je ocalić. Dalszą historię już znamy. W wierszu Ní Gonadh nadzieja jest jak niemowlę. Język jest łódką, kołyską, ochroną i środkiem transportu. Ale on sam nie jest nadzieją. Jest tylko narzędziem, dzięki któremu nadzieja może przetrwać. Język gaelicki, oryginalny język irlandzki, jest językiem mniejszości. Jest to jeden z tych małych języków, które w swej historii miały nieszczęście mieć za sąsiada olbrzyma. Tym olbrzymem dziś jest angielski. Państwo irlandzkie robi wiele, by reanimować i ocalić mowę, ale skoro muszą być podejmowane wysiłki państwowe, oznacza to, że nie jest dobrze. Poza tym wiemy skądinąd, że czasem działania głów państwa mogą bardziej zaszkodzić językowi, niż mu pomóc.
Na co dzień irlandzkiego używa, według danych z ostatnich lat, niemal 80 tysięcy Irlandczyków. Używany jest zaś sporadycznie przez ponad 700 tysięcy. Pozostali mieszkańcy Irlandii posługują się na co dzień angielskim, podobnie jak i Irlandczycy na całym świecie. Zdaje się więc, że niespełna 1% populacji posługuje się językiem ojczystym, czyli mniej więcej tylu, ilu jest czytelników poezji. Myślę, że przynależność do takiej mniejszości broniącej, zdawałoby się, z góry przegranej sprawy, spodobałaby się Zbigniewowi Herbertowi. Tymczasem w odróżnieniu od języka irlandzkiego, irlandzka poezja jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych i zasługujących na miano wielkiej poezji na świecie. Paradoks polega jednak na tym, że niemal wszyscy jej przedstawiciele piszą po angielsku. Wiersze Ni Gonel znamy głównie dzięki jej wspaniałym tłumaczom na angielski, irlandzkim poetom. Przekładów dokonali m.in. Seamus Heaney, Paul Muldoon, Derek Mahon, Michael Lonely, Meb McGeechan, Ciaran Carson. Wiersze, które przytoczyłem dziś po polsku, zostały wspaniale przełożone przez Jerzego Jarniewicza. On sam opatrzył je wyjaśnieniem. Dokonano według przekładu angielskiego. Z galickiego przekładał je na angielski Paul Muldoon, nazwany przez krytyków idealnym tłumaczem jej wierszy. Jest to więc podwójny przekład. Wiadomo, czym może się skończyć takie tłumaczenie. Pamiętamy zabawę w głuchy telefon. Robert Frost, któremu kiedyś zadano to zabójcze pytanie, na które nie ma odpowiedzi, co to jest poezja, odpowiedział: poezja to to, co ginie w przekładzie, lost in translation. Ale tym wszystkim, którzy nie znają galickiego, pozostają przekłady. A skoro wiersze Nuli, które czytamy po polsku, działają na nas z taką siłą, pomimo tego, że zmieniły dwukrotnie język, to może jednak poezja to także coś jeszcze. Pomimo tego, co stracone, musi być jednak coś, co przetrwało i co zyskaliśmy dzięki tłumaczom. I myślę, że Państwo będą mieli także wkrótce szansę to usłyszeć, aby spełniła się modlitwa pana Cogito, podróżnika, gdzie prosi on, żebym zrozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. Czy czasem nie jest tak, że język jest żywy właśnie wtedy, kiedy pisana jest w nim poezja? Nie poezja podtrzymująca tradycyjne wartości, narodowa, religijna, ludowa, ani lingwistyczna, ani metafizyczna, ani żadna inna, ale przede wszystkim poezja dobra. Taka poezja, która broni się w każdym języku i w każdym przekładzie, jak poezja Ni Gonel. Ona wcale nie jest lost in translation. Słychać ją i widać. A my wszyscy stanowimy ten 1% mówiących wspólnym językiem. Bo poezja, jak powiedział już w tamtym roku przy tej samej okazji Jarosław Mikołajewski, to język wspólnoty. Czy jest nadzieja, że Nula Ni Gonel ocali język gelicki? Dopóki ludzie będą czytać i słuchać poezji, tak. Serdecznie gratuluję. Dziękuję Tomku. Tomasz Użycki. Nagrodę stanowi statuetka autorstwa pracowni Szaroszyk i Rycerski Architekci, laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2018. Otrzyma także czek o wartości 50 tysięcy dolarów. A fundatorem nagrody jest Fundacja PZU, partner strategiczny tegorocznej edycji nagrody. Może podziękujmy. I zaprośmy na scenę panią Katarzynę Herbert i panią dr Grażynę Melanowicz, członka Rady Fundacji PZU, partnera strategicznego nagrody, do wręczenia tej nagrody, ale najpierw do zabrania głosu. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Fundacja PZU po raz kolejny wsparła inicjatywę Fundacji imienia Zbigniewa Herberta, ponieważ Międzynarodowa Nagroda Literacka jego imienia jest wyjątkowym wyróżnieniem. Nie mam bowiem wątpliwości, że poezja Zbigniewa Herberta należy do literatury światowej, nie tylko polskiej, a jej twórca jest najwybitniejszym polskim pisarzem o wielkim autorytecie artystycznym i moralnym.
Zostawił po sobie ślad, który stanowi uniwersalne przesłanie wierności ideałom, prawdy i odwagi w życiu artysty. W imieniu Fundacji PZU i swoim własnym mam przyjemność i zaszczyt przekazać gratulacje najszczersze laureatce nagrody. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna, proszę tutaj może bliżej do mikrofonu. Witam wszystkich. Bardzo jestem szczęśliwa z tej nagrody dla Nuli. I myślę, że to by ogromnie się podobało Herbertowi, bo miał wielką sympatię, może nawet więcej, właśnie do Irlandii, do jej kultury i do poezji irlandzkiej. Także bardzo dziękuję. Bardzo też dziękuję jej. Gratulacje, dziękujemy. Zapraszam Panią, żeby Pani zabrała głos. Bardzo dziękuję za ten wspaniały zaszczyt. Czytać nauczyłam się późno. Najpierw mieszkaliśmy w Anglii, gdzie stosowano fonetyczny system nauki czytania i już prawie umiałam czytać, kiedy miałam 5 lat, ale rodzina wysłała mnie do hrabstwa Kerry, do zachodniej części. Tam zetknęłam się z językiem irlandzkim i obowiązywały bardziej starodawne metody nauczania. Miałam zatem 9 lat, kiedy tak naprawdę zaczęłam czytać. W domu nie mieliśmy książek dla dzieci. Tylko literatura medyczna, na przykład pismo The Lancet. Więc zapisałam się do miejscowej biblioteki. Tam pożyczyłam roczniki komiksów, które były w sam raz na moim poziomie, ale nie wiedziałam, gdzie je przeczytać. W domu było tak zimno. Więc schowałam się w prasowalni i tam zasnęłam. Po wielu godzinach obudził mnie rejwach całego domostwa. Wszyscy domownicy mnie szukali i zapomniałam, gdzie położyłam te książki. Sroga bibliotekarka odebrała mi kartę biblioteczną za karę, więc nie mogłam już wypożyczać książek. W desperacji sięgnęłam na górną półkę po tomy, które zostały po moim dziadku. Były wspaniałe. Teutońskie mity i legendy. Mity i legendy celteckie. Blandnight, kobieta z kwiatów. Mity słowiańskie o Perunie, o Horsie i o Strzybogu. Mity Indii, mity Japonii. Chłonęłam to wszystko jak gąbka. Byłam w swoim żywiole. Mogę powiedzieć, że jedyne doświadczenie estetyczne, z którym miałam do czynienia w młodości, to stare irlandzkie modalne pieśni a cappella Shan Nuz, które śpiewał mój ojciec. Słuchałam ich w samochodzie podczas podróży do domu. Wtedy była to 3,5-godzinna podróż, jazda samochodem, to tyle trwało i ojciec śpiewał, żeby dzieci nie dostawały choroby lokomocyjnej prawdopodobnie. Na jego repertuar składały się klasyczne pieśni prowincji Munster, w których znajdziemy niezwykłe wersy, niezwykłą poezję wplecione w wielkiej piękności, wielkiej urody linie melodyczne. I teraz postaram się zaśpiewać. Jestem poetką, znam słowa, znam melodię, ale śpiewać nie potrafię. Osnu gambo gambund gan a heart of spray a kitten pale let all the winter the morlete shame o galardu gan meistu
Ach, in hark mocht lef, ik a scho moom. Skan de labo foon, ach, an klar bagdeel. I love... Kocham te cię piosenki. Nie jestem śpiewaczką, nie jestem wokalistką. Kocham te cię pieśni, bo jest taki niesforny fragmencik w tej pieśni. Jest niesforny w jakiś sposób, dlatego że jest niezgodny ze wszystkimi regułami prozodii. Coś takiego nie powinno występować w wierszu, ale jest, a melodia dopuszcza obecność tego fragmentu. Mogłabym i całymi godzinami mogłabym słuchać i zastanawiać tego wersu. Miałem to szczęście, że wychowałam się, dorastałam wśród nie tylko rodowitych użytkowników języka, ale dobrych użytkowników tego języka. Jest to taki użytkownik języka, taki człowiek, któremu zależy na elegancji w takim samym stopniu, co na znaczeniu. Tworzą zgodnie z frazą muzyczną, a nie w takt metronomu, że nawiążę do zwrotu z Rypounda. Podam przykład. Pamiętam, jak pewnego zimowego dnia poszłam odwiedzić ciotkę May. Miałam nieprzespaną noc, dlatego że przez całą noc wył wiatr. I ciotka wyjaśnia mi, że mam zły duchas. Duchas to irlandzkie słowo, które właściwie nie da się przełożyć, ale załóżmy, że jest to coś w rodzaju genetycznej skłonności. Otóż ten lęk przed wiatrem był tak mocną cechą w całej rodzinie. Jeden z bratów, jeden z moich przodków, kiedy słyszał, jak wiatr wieje, wychodził spać do obory pod wozem, zakładając, że jeżeli dach by się zawalił, to wtedy by ocalał pod tym wozem. I w trakcie tej rozmowy jej mąż wtrąca się, mówiąc: masz szczęście, że nie jesteś na statku pośrodku Wielkiego Morza. Mógł to powiedzieć w sposób bardziej prosty i nieco inaczej, ale to eufonia. To było dla niego ważne. Pamiętam też, jak siedziałam na pryzmie ziemi, a pakowałam ziemniaki za sąsiadem, Mike Longiem, i patrzyliśmy na plażę Ventry, patrzyliśmy na zatokę. Sąsiad mówi, że przypomina sobie, jak cała brytyjska flota atlantycka wpłynęła do zatoki w 1912. Razem z kolegami wypłynęli w łódkach z witlinowymi sztyletami, z pętami makreli i w zamian dostali papierosy. Znał nazwy wszystkich wielkich pancerników: Niepokonany, Niestrudzony, Obrona. A potem rzecze. Można było suchą stopą przejść na plażę od najdalej położonego statku. Wówczas uczyłem się, studiowałam irlandzki na uniwersytecie i rozpoznałam, że jest to wers z późnośredniowiecznego tekstu Bitwa pod Ventry. Byli to małorolni chłopi, którzy mieli za sobą co najwyżej kilka lat szkoły. Ewentualnie do szkoły chodzili przez kilka miesięcy w ciągu roku, co nie znaczy, że byli nieinteligentni, czy że nie byli żywotnie zainteresowani językiem. Zazwyczaj spotykali się w pubie, a właściciel miał pod ladą trzy irlandzkie słowniki, dzięki czemu mógł rozsądzać literackie spory na temat właściwego stosowania słowa. Jako dorosła, już w dorosłości często poprawiano mnie, kiedy niewłaściwie wypowiedziałam, czy jakoś źle posłużyłam się słowem. Teraz parę słów o historii. Moimi największymi bohaterami ze świata literatury to mnisi, którzy nauczywszy się łaciny, nauczywszy się pisma, zdobyli się na tworzenie w języku irlandzkim już od 500 roku naszej ery. Niedawno przeczytałem w artykule, że jednym z najbardziej znaczących
cech spotkania łaciny oraz rodzimego języka to to, że literatura, która w wyniku tego powstała, nie była pomniejsza, ale była uznawana za wyjątkową na tle lokalnych literatur, literatur powstających w lokalnym języku. A tradycja literacka ponownie odrodziła się dopiero na początku XX wieku, a wtedy jednak tworzono przede wszystkim po angielsku. Również znaczące jest to, jak wcześniej w Irlandii, w średniowieczu, powstała poezja oraz proza wyjątkowej jakości w języku lokalnym i ten język stał się, w tym języku powstawało bogate piśmiennictwo prawne, historyczne oraz piśmiennictwo w innych gatunkach. Zaczęła się kształtować nowa legenda o pochodzeniu języka irlandzkiego na początku VII wieku i ta legenda wskazuje na wspólnego przodka Mil i na wspólny język. Wiem, że możemy śmiać, możemy żartować o tym, jak to Irlandczycy mają siebie za wyjątkowych, że podkreślają swoją wyjątkowość. Sami jesteśmy tego świadomi, sami się z tego śmiejemy, ale na nas nawet robi wrażenie, jakby bezszczelność tego, co piszemy, co czytamy o języku irlandzkim w elementarzu poetów powstałym przed 700 rokiem naszej ery. Otóż według tej wersji Fenius Farsaid, który przebywał w wieży Nimroda, kiedy ludy wieży Babel rozproszyły się po świecie, miał stworzyć nowy język ze wszystkich już istniejących i wziął wszystko, co najlepsze i najmądrzejsze z każdego języka i połączył je, tworząc język irlandzki. A dzięki temu literaci gaelicki postawili irlandzki nawet ponad hebrajskim, greką czy łaciną. Kocham i podziwiam ludzi, którzy tego dokonali. To moi literaccy bohaterowie. Jestem również zawdzięczam poetom oraz skrybom XVIII wieku oraz XIX wieku przed klęską głodu. A ledwo co przetrwali katastrofę, jaką był dla nas XVII wiek, punkt zwrotny w naszych dziejach, kiedy to zginęła połowa ludności wyspy i struktura własności ziemi z 10% w rękach angielskich, 90% w rękach irlandzkich odwróciła proporcje całkowicie. Ci poeci i skrybowie zubożeni, zmuszeni do pracy najemniej, podtrzymali stary ład, stary system, a przepisując średniowieczne rękopisy, ocalając je przed zapomnieniem. Ocalając przed zapomnieniem wiele z tego, co stracone byłoby bezpowrotnie. A praca tych mężczyzn, a czasem kobiet, często czytano na głos przy kominku w chacinach prowincji Munster. I to dzięki nim ten język, w którym dorastałam, był językiem najwyższej próby. Jest to język piękny i dźwięczny, tak samo jak język Biblii króla Jakuba po angielsku. I to zatem druga grupa bohaterów, których podziwiam. Ale skąd bierze się poezja? Gdybym znała odpowiedź na to pytanie, to umieściłabym to w butelce, czy też byłabym w stanie coś z tym zrobić. Ale na pewno jest to kwestia magii, jest to przeciwieństwo triumfu woli. Może jest to triumf bezwolności. A w Irlandii poezja jest darem, czegoś, czego nie da się nauczyć, tak jak śpiew. Jest trójca, o której mówimy, o trzech rzeczach, których nie da się nauczyć. Nie da się nauczyć głosu, gościnności i poezji. Jest to duchas, wracamy do tego słowa, które w irlandzkim współczesnym znaczy coś w rodzaju dziedzictwa, ale tak naprawdę znaczy skłonność do. Można mieć duchas do morza, duchać do koni, a do zawałów. Podobno jestem spokrewniona, czy pochodzę od jednego z największych poetów lokalnych, Seana Odnsley, i moi dziadkowie po mieczu i po kądzieli pisali wiersze, więc mam ten duchas. Zaczęłam pisać poezję w internacie w mieście Limerick. Bardzo lubiłam szkołę, mieliśmy wspaniałe nauczycielki, głównie zakonnice. Były surowe, ale zazwyczaj sprawiedliwe i poświęcone swoim uczennicom. Były nawet oświecone, były intelektualistkami,
znały łacinę, czy uczono nas łaciny, irlandzkiego, angielskiego, francuskiego, geografii, chemii. Ogłoszono, gazeta Irish Times ogłosiła konkurs poezji, poetycki, a moja nauczycielka muzyki, Veronica Dowling, powiedziała, żebym napisała wiersz, ale nie było język nie był określony, uznano, że to będzie po angielsku, ale ja, kierując się całkowitą naiwnością, napisałam wiersz po irlandzku, jako Charles Monteith, wielki wydawca angielskiej poezji, wybrał ten wiersz. Powiedział, że nie jest w stanie ocenić, bo nie zna irlandzkiego, ale jego koledzy zapewniają go, że jest to dobry wiersz. Więc poszłam na studia, studiowałam języki od drugiego roku, a miałam specjalizację irlandzką i angielską. A działałam w grupie jako jedyna kobieta, byłam w grupie która wydawała nieregularnik, a potem pismo Inti. Organizowaliśmy wieczorki poetyckie w pubach, w salach. I nie było wieczorków poetyckich po angielsku, a jeżeli były, to były bardzo grzeczne. Nasze były bardzo rock'n'rollowe, ale też coś mi się przytrafiło, mi się zdarzyło, które skłoniło mnie do poezji, a nie do tworzenia wersów. Kiedy miałem 19 lat, zakochałam się, co napotkało na sprzeciw moich rodziców. Wtedy, jeszcze przed członkostwem Irlandii w EWG, trzeba było uzyskać zgodę rodziców na ślub do 21 roku życia. Można było głosować po 18. Ojciec wysłał list, zezwalając mi, ale chcąc stosować politykę faktów dokonanych, wprowadziłam się z chłopakiem swoim. Chłopak studiował piaskowce Munster, sedymentologię. 10 sierpnia 1971 roku moi rodzice, stryjowie, wparowali do pokoju, pobili nas, związali mnie kablem i porwali mnie. Wywieźli mnie do domu w Kerry i kazali mi wyrzec się mojego chłopaka. Wyzywali go od najgorszych. Był baronem narkotykowym, sprzedawał narkotyki, zadawał się z prostytutkami, a wszystko co najgorsze. I to wszystko twierdził, głosił mój stryj, ksiądz. Nie wiem, wiedziałam jednak, że to nieprawda, więc przestałam jeść. I to, co mi się przytrafiło, zostało uznane oficjalnie za pomyłkę sądową. A popadłam w głęboką depresję, którą ukrywałam, dlatego że wiedziałam, że zależy im na tym, żeby mnie zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Ale w tych miesiącach moja poezja była dla mnie tylko słowami. Ale wtedy trafiłam na twórczość amerykańskiego poety Johna Berrymana, którego jeden z moich wykładowców, poeta John Montague, bardzo promował. I to cytat. Jestem na dworze, panuje niezwykła panika, ludzie się burzą i biją bezlitośnie, napoje kipią, napoje z lodem kipią. Im gorzej ktoś się ma, tym gorzej się go traktuje. Głupcy wybierają głupców. Poczciwy człowiek na skrzyżowaniu pod nosem szepnął Chryste. A zobaczyłam, że ktoś już przeszedł, był na tej pustyni, na której obecnie się znajdowałam. Nauczyłam się tych wierszy na pamięć i po 9 miesiącach zaczęłam pisać prawdziwe wiersze, a nie tylko rymowane słowa, też słowa cykl Moir. Więc używałem persony, personę bogini Moir. Nauczyłam się tego od Berrymana. Były to pierwsza poezja, a nie po prostu wiersze. Więc aby odmrozić uszy, żeby zrobić babci na złość, wyjechałam z Irlandii, przysięgłam, że nigdy nie postawię nogi na tej nędznej, czarnej od księży ziemi. Ale potem zdałam sobie sprawę, że żyję nie w tej książce, żyję w portrecie artysty z czasów młodości, Joyce'a, a powinnam tak naprawdę żyć w portrecie artystki z czasów młodości. Zupełnie inna książka przecież. Więc postanowiłam wrócić do Irlandii i pisać po irlandzku, tworzyć poezję. Pierwszy tom wyszedł rok później, Cierń Tarniny.
Dla mnie ten tom był cierniem, a dawał świadectwo o niesprawiedliwości, która mnie spotkała. Skoro nie mogłam o tym mówić otwarcie, mogłam iść za radą Emily Dickinson. Mów całą prawdę, lecz mów ogródkami. Wtedy przeprowadziliśmy się do Dublinu i skierowałam kroki do Wydziału Folklorystyki. Jest to dla mnie wciąż źródło inspiracji. Zbyt dużo czasu być może poświęciłam, opowiadając o tym, jak byłam pod kuratelą sądową, ale to dlatego, że do niedawna myślałam, że dzięki temu stałam się poetką. Może i tak. Ale kiedy pisałam ten tekst, to wystąpienie, zdałam sobie sprawę, że poezja pochodzi z głębszego, starszego znacznie źródła. Pochodzi, wyrasta z tych czasów, kiedy mnie porzucono w zachodniej części hrabstwa Kerry. Miałam 5 lat. Byłam w domu, którego nie odwiedziłam, a nie znałam ludzi, z którymi mieszkałam, z wyjątkiem kuzynki, której nie lubiłam. Było to właściwie warunki średniowieczne, nie było prądu, nie było wody bieżącej, nie było ubikacji, a kobiety szły do obory się załatwiać, nie wiem, gdzie załatwiali się mężczyźni. Znałam ten język ze słuchu, ale nie mogłam mówić w tym języku. Wieczorem ciotka spuszczała lampę naftową nad stół, przycinała knot, następnie podnosiła, kładliśmy się do łóżka za świecami w słoikach, na wypadek, żeby się nie przewróciły. Zawsze było zimno, zimno, zimno. Pochodziłam stamtąd, ale nie byłam stamtąd, z tej krainy, gdzie mówi się po irlandzku. Po pół roku później, kiedy ojciec zabrał mnie do Anglii na Wigilię, spędziliśmy noc w jego szpitalu, w którym pracował. Zakonnica, która mnie ułożyła w kojcu, mówiła po angielsku. Podobno spytałam ojca, czemu ta kobieta mówi po angielsku, czy nie jesteśmy w Irlandii? Jakiś czas zajęło mi rozpracowanie, rozgryzienie, po jakiemu należy mówić do kogo w Irlandii. Teraz, z perspektywy 60 lat, myślę, że człowiek nie powinno się tak traktować psa ani kota. Porzucić dziecko, jeżeli nie zmusza do tego wojna, czy głód, czy inna katastrofa. Myślę, że właśnie to porzucenie ukształtowało mnie, ukształtowało moje życie, że trzymałam, chwyciłam się języka, bo był to jedyne ciekawe, co mnie otaczało. Chociaż nie zdawałam sobie z tego sprawy, język i poezja języka pozwoliła mi przetrwać i tak było wielokrotnie w moim życiu. To moja linia życia. Bez niej nie żyłabym. I zatem decyzja jury, żeby przyznać mi zaszczyt, jaką jest Nagroda Herberta, to nie tylko zaszczyt, ale usprawiedliwienie właściwie dzieła mojego życia, pisania, udowodnienia, świadectwa życia emocjonalnego i intelektualnego kobiety na przełomie XX i XXI wieku, w języku irlandzkim i posługując się poezją. W Irlandii jestem raczej nieznana. Kiedy ogłoszono właściwie tę nagrodę, zwróciły się do mnie irlandzkojęzyczne media, ale nikt z mediów angielskojęzycznych w Irlandii nie skontaktował się ze mną. W ogóle nie wspomniano o tym w Irish Times aż przez kilka tygodni, a dopiero kiedy irlandzki pisarz Alan Titley napisał po angielsku, że dostałem tę nagrodę, co świadczy, co dowodzi, że po dzień dzisiejszy literatura w Irlandii jest kojarzona wyłącznie z literaturą angielskojęzyczną. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Państwa tymi anegdotami osobistymi czy literackimi. Chciałam jednak podkreślić, że dzięki tej nagrodzie, że tę nagrodę przyznaliście Państwo długiej i często zapoznanej tradycji literackiej. Ta nagroda wsparła mnie finansowo, ale daje mi też siłę tworzyć dalej. Ostatni etap. W ostatnich latach mam problemy ze zdrowiem. 4 lata temu zmarł mój mąż i zaczęłam mieć wrażenie, że już na mnie pora. Już wyczerpało się inspiracja. Jestem starą kobietą. Pomyślałam sobie, że pora uczyć się śmierci. Państwo na szczęście wyprowadzili mnie z tego błędu. Dziękuję z całego serca.
Lula Nigonel. Gratuluję. Dziękuję za to, co pani powiedziała. Będziemy teraz słuchali pani wierszy. Proszę spocząć na chwileczkę, bo jesteśmy w teatrze, więc dwa słowa didaskaliów. Wybitna aktorka, która nie mogła z nami dzisiaj być tutaj, powiedziała tak. Proszę, pozwólcie mi przeczytać ten wiersz. No, bardzo prosimy. Ta aktorka to Maja Komorowska, a ten wiersz to Alba. W przekładzie Jerzego Jarniewicza, tak jak i wszystkie wiersze, których dzisiaj słuchamy. Bardzo proszę, Maja Komorowska. Dla świtu to wszystko jedno, na co dnieje. Na sroczą awanturę w liściach wysokich drzew. Na zieloną kaczkę tego dandysa z mokradeł i jej stylowe glissando wśród trzcin. Na kurkę wodną, której biała halka trzepocze ponad stawem. Na poławiacza ostryk brodzącego pod odpływ. Dla słońca to wszystko jedno, nad czym wschodzi, nad oknami kamienic georgiańskich placów, nad nalotem hord pszczelich na ogrody przedmieścia, nad parami kochanków, którzy nim zrobią, to znowu unisono ziewają, nad rosą jak krople potu albo łzy na liliach i różach, nad nagością twoich ramion. Ale dla nas to nie wszystko jedno, że noc dobiega końca, że muszą nam wystarczyć dzisiejsze zdarzenia, że musimy schylić się, zebrać i posklejać te liche skorupy naszego tu życia, żeby nasze dzieci piły wodę z potłuczonych dzbanków, a nie z dłoni złożonych w miseczkę. To wcale nie wszystko jedno. To był wiersz Alba, a teraz posłuchamy wierszy w wykonaniu poetki. Bardzo proszę. Kesht me tangen. Kurim morochus snav i modin tangen. Femor lag van nienan i glivan. A ver fitte furte de yeloga felestrum is bitumen ex pig ve kimmelte len de horn. An son e lager schies im ersten in galkoch is kugel na manne schiel et hev na hauen. Fierchend netherish kardurig an strahe. Fechend, dal vish, an vorhig inin orin. O bad. Is kumalishin vaden kader en yalanchi. Na kogane a brain se gachran in se krenye logache. An mordel glas a snav gatostalach a mesnang yelkach in se karahe. Honin bán an chirchí nisca gobanísa san bálpartig a rileoga siúlga cúramach ar rán a bhóra. Is cuma leis an grían cadair a dhéirín si, ar na tithe bricce ar in yoga dhul gan in snitis gyárha i gyár nága siorsacha, ar na sechí bech a golavú chan crech i yna var gardíní brúchvalte, ar lán ú nága fós a manfok i gúchiúm, is fúna gúplála a gyárín ísanta, a grúch da glisnar nocht na gheor a bhúr ar liliana sa rósna, ar da gwilna. Ach ní comilin gwilin í ha réir hart, is go gafar glacha le peira da cheolig an lá an jovant lí. Go gafar imacht is crama sí sa rísht, is písi bryg a brawlsanta ar sail a glúhúlik héile ar cuma égan, gan gar féidir lin ar lem í, Ishka gól as báulí briste in yonad asa musa, ní koma linne é. On crown.
Ta hánig bama lesa le Black and Decker, ta jar si an nuas ma chrán. Dana sa múnse fiachan dirhe, fa da verib si na brainti cian ar cian. Hánig maa ar chéire o aile trán oana, chnach si an chrán, fi an gov daragar ní na chúna dúrche. Can a evnar stopi si nu cad is dóile, cad a chiapoch si da a vainse Black and Decker agus dal chana tí agus chrán an súd a vinisle a jar an nuas sa gardín. Hánig bán na lesa ar nes ar maidin. Vís fós a gém a vrik fast. Dír sírum cadúrt mar chéle, dúrt sile cadúrt sig, an úrt sé cadúr stóle is cadúr chiapach sé dávag sé siúd Black and Decker agus dalchana tí agus crán an súd a vinisle a jarru an uas sa gardín. Oh, ar sise, that's very interesting. Vi bém ar an veri, vi cling leis an ing. Da lawr si anna hiún. Well, bin malasa per bisatale unta ha bonos kiun, het an torn asma volagas fe mara yon laske kik no lakadar snobai hain, li an teim anunia e stakaram a yin ho lagsan me, grab a regan vi ardu na meiranam a son go kiaun tri la. Mara bonan is an crown, ag anaun slan. Fair. Bwyn diad dda chydiaddi cawn ar chawn, dda rhawser is dda fesht liantan ach lia. Cwyr dda chyd sbiachli ar yn glawr, i neca le dda chyr is dda hengisiwr. Is siwl cwm trasna an o'r lawr ar ies, ga bon na lepan cwn gyfaid des, ma hw le hine har an nif dorocha i thnes, har na mirwlti is oliochti i thcawl. Is na bi grod na giris le manocht, na fyrig dîm cem cwy na brastig art, Teig nach lú a iadam i bhéana se da iannacht ma hú le liana na iad a gúna ort. E ir a tá chó fada as da iag, chó leham as da gualan is da hef, fanga fiún firan o vahas ka bera ungan, is da val ferraga cúmhar da réir, ba cór gam morfito o skór an tlua, gam rantfi ort kref is proga óir, ba cór gam snifito i da yalav marmar, A shas of Rome. It felt is uiradór. Don de Velissa. Ma fáistín fiún a rink a green a dihe. Ribín it chaun is fáni or ar da vérinte. Ditse nach wil fós ach a cuig nu a séad of lienta. Tílacum gach a wil sa daun. Mín, mín. An gearchach éin a léimtas tóin na nida, an felestrum a pecha in sa diag, an portón glas sa siú a fyr scawg gan niata, is letsa iad le tuart fenera a nian. Bech an dav a sugra leis an madra aulta, an nianán a gleachas leis an nahar ní, líach an leon síst leis an uan cairach, sa daun ur nú a vranhinhart, mín, mín. Bheith gethi an gardín ar leha gomach is go dianach, ní bheith clitte lastrach á aire e cerabín. Ní ar gága dilúr figa mar náprún íachtar, sa daun úr nú a vranhin ort, mím, mím. Sa inín vain, sa darabú o da vairin, ga merim ar láfuit an yalachas an gireen, is ga shasan lem chor pein ir a gá vró an willin, im wilti dé, chan a melfi tú, mím, Mean. Mavila Store. Idus mahel the valish me, draw moige, trim of wige. Higish gamak of yetfi machiana chasse, la trocht hortina el data, colog a sucker e giltina the clue of lachen, lavini the cricanesk. An san dimis ar bordlinge chyris mvíle slán da chyne. Chyris suas le brianis le bera o gach peav. Bi tra an go vietan mochar de chorev ar vérnta en laag a vwain ach po chumma. Hugish wad cúrs an peil is dilis a vale. Hánig da lung a dír ar ma laba. Chlú da is le milhu. Is knock go rev da gruig fach da lia is dírach. Fós im chyni. Tandu bakalach,
Pago chochondiag i the hul bui kas. And now the last poem, which is for the. A teraz ostatni wiersz, zainspirowany doskonałym czytelnikiem, który być może jest jakimś fikcyjną postacią, którą stworzyłem. Is this a pehu hain on firein, a hura cluishle haste of bader the vanincha scale, a hugna cosa lair regan o lahar an kaha. Near hugamar fein an saure lin na an gire. Near huelamar ar bordling a gomerica na a lorag ar vartun le keilish leirbe, ins the tir hato har lair. Near yamar the varn a gnock ar chapel loider all in dove. Near Liam Murphy Crown Cairn is an Iha Kor Krishna. Near Loon Amaravi Queen Tinta Knav is an Ark or Shader Hem the Grainer. Adarin Vianariga Vur at Hobronach. Adarin Vina Knick is Nishleta. Na Kassen Eric Hale. Grimina Magar. Skoro tyle mówiłam i starałam się śpiewać, a teraz w nagrodę mogę Państwu przedstawić prawdziwą śpiewaczkę Alice Kennedy, która gra klasyczne piosenki, pieśni cyklu Munster. Jest z półwyspu Dingle i dowiedziałam się, że jej mąż oraz mój brat razem z Piskro, czy razem wiele przehulali na uniwersytecie wspólnie. I bardzo teraz chciałabym zaprosić Eilish Kennedy, żeby zagrała i wykonała te pieśni, o których mówiłam. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Wziąłem okulary na wszelki wypadek. Na początek pieśń, o której Nula mówiła, ćwiczyłam poza salą. Przepraszam. Gan o'r ysbryd a chwydn teil y tyl y fwy'n sien. Do mwyl y deil gan me agos tu a rŵm y glef Iskandal awfun Achon chlor fwg deil Siwl a chogir Is dar yn mwchir Godeim yn glawn Is yw tu fosgar labo lochis Agus er gosiawn Begl a sroon ag diam of thorin Fwy ag a crawn Begl In all
agus grotri Do the poche the horn tail again. Gome and fed is to Kangle clad of a hatherin ren. Lesh of Nauczyłam się paru słów po polsku, ale teraz zapomniałam z tej tremy. Następna pieśń jest trenem, jest pamięci majątku w hrabstwie Tipperary. Ta pieśń opłakuje również pewien styl życia, pewne życie, a nie tylko ten majątek. A pierwszy wers brzmi: co zrobimy bez lasu? Kończy się las. I to nie jest pieśń ekologów. Jest to pieśń o pradawnym życiu, o dawnym życiu. Pieśń jest to ścinaniu, wycinaniu wiary, pewnego sposobu życia, i ten majątek dawał schronienie księdzom, poetom i innym uciekinierom w XVII wieku. Pieśń powstała później i opłakuje minione czasy. A kobieta, bohaterka piosenki, to pani tego majątku, która bardzo wspierała katolików w czasach, kiedy katolicyzm był prześladowany. Jest to piosenka, której wszyscy uczyli się w szkole, o czym wspomniała Nula. I jeżeli Państwo chcieliby dołączyć, a myślę, że część z Państwa przynajmniej zna tę piosenkę. Ja mam ze sobą tekst, bo piosenka jest długa i nie znam całej na pamięć. Cad y end y myd fastog o'n aimwyd, do der yn y gael der lor. Nil troch dyr hil chasn o a taelwch, snig lyn ffwr clain gybroch. O'n lo tŵd yn y gôl ni chan daifen, ffwr graddwm snair ar hoch. Fiach yr liag tarin tar tainaw, son a ffyrn bîn o'r o. Ni chlyn ym chwem lach yn o geiaw, no ffil o'r gef cwsgwain, no ffiwn no machoch o'n O gos mil a gos ceir dyn slwa. Nil ciol bin bilis na nenawn, lawr gan leid o lwyn. Non chwach un y maron o grefawn, si chwyrach yn selch yn swyn. Do cio etyd yn Glan yn legrin nŵlo Dos mŵrig ditym o'n speiro Sogyd ish geg o leirig tro Nil col, nil cwyl no cwerawn Ach lwchaf smel chlwchan Por gan o'r gan o'ch
Kolejna pieśń jest powiązana z poprzednią. Dzieje się w tej samej epoce, ale dotyczy osoby, a nie miejsca. Jest to wiele tych piosenek znalazło się w pewnym zbiorze. Ta piosenka jest o mężczyźnie Sean O'Deed, który walczył w jednostce swojego wuja czy stryja podczas wojen za czasów Cromwella. Znowu jest to opłakiwanie minionych czasów i bohatera z doliny. Rien taure tanov, hual nol kaso, kus kjol bimnen. Prikis mil ta gara, kraur nong abo fada, fua megan makala. Kes lauch konichen un chenach luer un garig bileluek markig is bangoduch son meloch egoru vakut ge is an ishton Shiel mid ar kalo Is a yoni rid am gilano Tom tu gan gen Is a ishin wadless fado Skom chlua sa yero Was bossin some spade, mighty in sword or candle, can count one or stirred. Have we no grand on land of him yon yellen lay, green on wash led and lugger.
seretin goloderin deil. Stovain shesuainis tamil oine ushlean avale dohielin heiner galiv istokin Thank you very much. Bardzo dziękuję. I teraz zagram piosenkę. Początkowo tego nie planowaliśmy, ale postanowiliśmy to zrobić. Może to dobry pomysł, może to zły pomysł, ale teraz pozwólcie Państwo, że sięgnę po flet. Jest to melodia. Aranelor, pieśń o księgach. Jest to ładunku książek, które wpadły do morza i trafiły do portu. Bardzo cenne książki. Najpierw się nastroję.
Dziękuję. It's just water. To tylko woda. Ja wcześniej żartowałam, ale... I ta pieśń jest pieśnią miłosną. Jest piękną pieśnią, jak Nula mówiła. A piosenki irlandzkie w dużym stopniu są pieśniami patriotycznymi, ale to jest piosenka miłosna. To jest jedna z moich ulubionych, więc bardzo się cieszę, że Nuli też się podoba. I to dla wszystkich Jimmych na sali. Agus clúdod le mele, sé te mi mua vile stór. Bien me voires maer, ec paros e brin lam fein. Agus chuasir vort linge, sé te mi mua vile stór. Rait sa chana cuile, agus cadam an chuile. Ta piosenka też jest związana z zachodnią częścią hrabstwa Kerry. Bohaterka tej piosenki, o nią ubiega się mężczyzna, stara się mężczyzna, a jej ojciec to Mr. White, córka Mr. White'a z Doliny. Bardzo piękna kobieta, wychwala ją pod niebiosa w tej piosence. Czego, co nie dziwi, skoro to jest piosenka miłosna. Historia loch robran wa
Shadow the whole I jeszcze jedna piosenka miłosna. Tak naprawdę nie ma ich zbyt wiele. Wiele pieśni miłosnych, większość pieśni miłosnych jest napisana z jednej perspektywy, a ta piosenka nosi tytuł Little Mary Berry. Wydaje mi się, że te słowa tej piosenki to najpiękniejsze słowa, tak autentyczne, mogła powstać w każdej epoce historycznej. So, as I said, więc jeżeli ktoś jest zakochany, to może warto pomyśleć o tej osobie, w której się jest zakochanym. Ja na pewno myślę o tej osobie. No, good news, no doubt.
It's even done the love I should unto fade. It's even done the love nor a hind unto your son. The Yulon is the Yulon, is the Yulon Salad, the Ranger Salad, can walk in Spreland. Is Golaish almost may Acher Ogre let fain me the healers to Eilish Kennedy, bardzo dziękujemy. Cieszmy się tym spotkaniem, cieszmy się tym pięknym wieczorem, cieszmy się obecnością Eilish i Nuli. Zapraszam Państwa do foyer. Tam mam bardzo ważną jeszcze wiadomość taką, że tam będzie można kupić książki Nuli, jest z nami wydawca i ona będzie te książki podpisywała.
Tak. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.